SmartTube zaprasza do kolejnego odcinka z serii Od zera do automatycznego domu, a w nim prześledzimy zmiany, jakie dokonały się od ostatniego razu. Być może wszystkie te zmiany będziemy musieli podzielić na kilka części, ale faktycznie dosyć spore postępy zostały zrobione i już niemalże prawie cały system został przeniesiony ze starego Home Assistanta, który był postawiony na Raspberry Pi 3B+, na ThinkCenter od Lenovo. SmartTube zaprasza, rozważ subskrypcję. Zaczynamy. Postanowiłem trochę zmienić formę tych odcinków. Sporo korzystam z jakichś tutoriali, które są w internecie, czytam jakieś artykuły, pomoce i postanowiłem, że nie będę z wami tego przechodził. Raczej pokażę pokrótce i najwyżej dam wam linki do materiałów, z których ja korzystałem. Powiem jakieś wskazówki przy instalacji różnych, nie wiem, dodatków, integracji i tak przejdziemy przez to, co dodałem do mojego Home Asystenta. Jestem już, możemy przejść do ustawień. W ustawieniach możemy wejść do integracji i w integracjach po kolei, idąc od góry, możemy zobaczyć, że mam integrację GRI Climate. Jest ona związana z klimatyzacją, którą mam w domu. I jeśli chodzi o tą integrację, to dodanie tego było bardzo proste. Klikamy dodaj integrację, wpisujemy GRI i możemy zainstalować tą integrację. Z tym, że aby nasza klimatyzacja pojawiła się tutaj w Home Assistencie, musimy najpierw dodać ją do aplikacji oficjalnej GRI Climate. Na Androidzie nazywa się ona GRI Plus, symbol plus. Jeśli chodzi o dodanie samej klimatyzacji do aplikacji GRI, trzeba po prostu postępować zgodnie z instrukcją. Jeśli dobrze pamiętam, to były trzeba było wcisnąć dwa przyciski na pilocie i wtedy klimatyzacja wchodziła w tryb parowania i można było ją znaleźć w aplikacji i dodać do naszego Wi-Fi, do naszej sieci. Mając klimatyzację już w naszej sieci w aplikacji GRI Plus, możemy przejść do konfiguracji tej integracji i przy konfiguracji musimy się zalogować na nasze konto GRI i potem zostaje po zalogowaniu zostanie dodane urządzenie i to jest moja klimatyzacja. Jeśli chodzi o co jeszcze wam bym polecił do tej integracji, to jest taki dodatek doinstalowany w naszym sklepie, który instalowałem w poprzednim odcinku, który się nazywa Hax. I tutaj w Haxie polecam wam doinstalowanie integracji, która nazywa się GRI Extension for Home Assistant Built-in Integration. Jeśli chodzi o tą integrację, to ona pozwala sterować łopatkami w ten sposób, że możemy ustalić ich położenie i je tam zatrzymać, ponieważ sama integracja oficjalna posiada możliwość sterowania tak łopatkami, że na przykład mogą one poruszać się w lewo, w prawo, lewo, prawo, góra, dół lub obie te rzeczy razem, ale nie możemy na przykład w Home Assistencie sterować łopatkami tak, żeby zjechały przy tej oficjalnej integracji, także na przykład zjechały na sam dół, jak najbardziej, żeby wiało w dół, tam na lewo czy prawo. Ta nowa integracja, którą możemy dodać przez Hax, umożliwia to. Możemy wywołać serwis, który przesunie te łopatki. Jeśli chodzi o urządzenie, no to mamy takie tutaj encje należące do urządzenia, ale jeśli klikniemy jeszcze w samą encję GRI AC, to dostajemy jeszcze kilka możliwości do sterowania. Tak naprawdę są tymi najważniejszymi, czyli tutaj możemy ustawić temperaturę pożądaną, wybrać tryb, moc i różne inne rzeczy. Typu, czy łopatki mają się ruszać, w które strony, jaki predefiniowany tryb chcielibyśmy ustawić. Więc mamy to wszystko, co jest na pilocie do klimatyzacji.
biorąc pod uwagę, że mamy jeszcze tą drugą integrację, która steruje łopatkami. Jeśli chodzi o GRI, to byłoby wszystko. I teraz możemy przejść do kolejnej integracji. Kolejną integracją jest Home Connect. W Home Connect możemy dodawać urządzenia Boscha, nie wiem czy też Siemensa, ale być może też. Ale przy Home Connect ja mam jedno urządzenie, jest to zmywarka. Jeśli chodzi o dodanie tego zmywarki z Home Connecta do Home Assistant, najpierw musicie zainstalować aplikację Home Connect na swoim telefonie, dodać urządzenie, połączyć je z waszym Wi-Fi. Jak to będziecie mieć zrobione, no to wtedy musicie przejść do Home Assistanta i postępować zgodnie z dokumentacją, którą tutaj właśnie wam pokazuję. Wrzucę link do tej dokumentacji. Jest to dokumentacja, która jest stworzona przez Home Assistant, więc krok po kroku wiecie, co trzeba zrobić. Nie przechodzę z tego z wami, ponieważ no, wszystko jest dostępne w internecie. Jeżeli byście mieli jakiś problem, no to piszcie w komentarzu. Jeżeli angielski jest dla was problemem, nie wiecie, o co chodzi, no to polecam zainstalowanie Google Translator rozszerzenia do na przykład Chroma i potem możecie sobie tutaj kliknąć w rozszerzeniach i żeby wam przetłumaczyło stronę na przykład na polski. Przechodząc przez tą instrukcję, stworzyliście konto na tym portalu Developer Home Connect i jak już to macie, to możecie wtedy dodać integrację, wyszukujecie Home Connect, instalujecie i będziecie mieć dodane urządzenie. Jeśli chodzi o moje urządzenie i o zmywarkę, jakie ENCI ona prezentuje, no to widzicie tutaj, że mogę włączyć tą zmywarkę, czyli nie, że odpalić ją, ale chyba odpalenie też jest możliwe, chociaż ja z tego nie korzystałem, ale można również ustalać programy, jakie by były przy następnym cyklu. Mamy możliwość podpatrzenia, czy mamy otwarte drzwi zmywarki, jaki jest czas zakończenia cyklu, danego cyklu, kiedy on się skończy. Jest to data zakończenia, ile czasu jeszcze zostało, tylko zakończenia. Jaki jest status? Status jest, wydaje mi się, że run i ready. Progress, czyli idziemy od 0 do 100 i spadamy na 0, no to też jasne. I parę innych rzeczy. I to, co mi tutaj brakowało, no to takiego, można powiedzieć, timera, ile czasu jeszcze zostało. Na zmywarce jest to na drzwiach, ale akurat tego nie widzę, więc brakowało mi timera, ile czasu zostało do końca włączonego cyklu. I co zrobiłem, no to dodałem nowy sensor, sam go stworzyłem i zaraz go wam pokażę. I będzie trzeba wejść w plik configuration.yaml i żeby wejść do tego pliku, no to polecam wam najprostszy dodatek do zainstalowania. Jest to File Editor. W ustawieniach dodatki, sklep z dodatkami, File Editor. Jak go macie, no to wchodzimy w File Editor i w configuration.yaml i tutaj wrzucę ten kod do opisu filmu, ale tutaj zacząłem od template i tu możemy stworzyć nasze sensory. I tu mój pierwszy sensor to jest sensor, nazwa Kitchen Dishwasher Time Left. Nadałem mu jednostkę miary, to są minuty i jakie może przyjąć wartości ten sensor. I no to kod może się wydawać skomplikowany, ale no jak zrozumiecie, jest dosyć prosty, więc jeżeli status remaining program time jest unknown lub unavailable lub operation state, to co wam włączałem było run i ready, jest ready, no to czas, jaki ma być pokazywany, to 0. W przeciwnym wypadku robimy kalkulację i dishwasher remaining time, odejmujemy czas, który jest teraz, dzielimy przez 60, chcemy mieć integera, czyli wartość całkowitą i tutaj nam wyliczy, ile minut zostało do końca cyklu. I to jest jeden sensor, jaki stworzyłem. Możecie też to zastosować do innych podobnych rzeczy, jeżeli macie czegoś zakończenie. Na przykład ja tutaj zastosowałem to do piekarnika, czyli też miałem czas zakończenia. I
Też podobnym sposobem udało mi się dodać sensor, który mówi mi, ile czasu zostało jeszcze do końca programu, na przykład pieczenia czegoś. Dobra, to jeśli chodzi o ten czas, to mam. Teraz Wam pokażę, jak to wygląda w Home Assistencie. Moja karta, to jest właśnie zmywarka i ile czasu pozostało. Drzwi są otwarte i jest wyłączone. Jeśli chodzi o to, ile czasu zostało, no to jak widzicie, jest 0, wskakuje na 154, na przykład na tym cyklu zjeżdża do 0, z jakiegoś powodu jest jakiś pik, ale potem wskakuje jednak na 0 i wszystko jest w porządku. I dzięki temu mogę podpatrzeć, ile czasu jeszcze zostało, nie otwierając zmywarki albo aplikacji na telefonie nie Home Assistenta. I to jest jedna rzecz, ale powiedzmy, chciałbym również wiedzieć, kiedy zmywarka zakończy pracę. Chciałbym dostać informacji na telefon. Możecie mieć tą informację z aplikacji Home Connecta, ale powiedzmy, że nie korzystacie z powiadomień, chcecie mieć wszystko w jednym miejscu, po to w sumie macie Home Assistenta. I aby to zrobić, to polecam, pewnie jest dużo sposobów, ale mój sposób na to jest taki, że najpierw muszę stworzyć pomocnika, który będzie mówił o tym, czy nasze wskazywał na to, czy odbyło się jakieś pranie, mycie naczyń. I tutaj w pomocnikach tworzymy nowy pomocnik, który jest przełącznikiem i ja go mam stworzonego i go nazywam Kitchen, bo jest obszar w Kitchen. Is dishwasher on? I on przyjmuje wartości włączone, wyłączone. I pierwsza automatyzacja będzie polegała na tym, że jeżeli to już do tych automatyzacji przejdę, czyli wchodzimy, już mam to stworzone, czyli idę do kitchen, kitchen, kitchen i to jest to. I jeżeli moja mywarka, która dishwasher akurat tu jest, nazywa się power, zmieni status na włączony i będzie ten status włączony przez co najmniej przez 15 minut, to należy sprawdzić, czy jest dishwasher on, czyli ten pomocnik jest wyłączony. Jak jest wyłączony, no to go włączamy poprzez pole wartości logicznej turn on. I jak mamy teraz naszego pomocnika włączonego, który teraz wskazuje, że jest pranie, jest mycie naczyń, no to trzeba zrobić automatyzację, co się stanie, kiedy zakończy się mycie naczyń. I na to mam inną automatyzację, kitchen dishwasher off. Notify i kiedy ten dishwasher power zmieni status na wyłączony i wyłączony będzie przez minutę, to sprawdź, czy dishwasher on, czyli ten nasz pomocnik, który wskazuje, czy było pranie, jeżeli jest on włączony, no to wykonaj polecenia. I pierwsze polecenie to jest wyłączenie pomocnika, czyli przestawienie go na wartość, że jest wyłączone, bo się pranie skończyło, zmywanie się skończyło i chcemy mieć powiadomienia na komórkę i powiadomienia przyjdą nam z aplikacji Home Assistant, czyli musi mieć zainstalowany Home Assistant, chociaż nie wiem, czy te powiadomienia przychodzą, jeżeli nie mamy opcji takiej, że możemy wejść do Home Assistanta z zewnątrz, czyli nie będąc z naszej sieci. Ja to akurat mam zrobione. Postaram się to w jakimś filmie pokazać Wam, przejść te kroki z grubsza i opowiedzieć trochę, jak to dodać. I no ale już pomijając to, chcę wysłać powiadomienie na moją komórkę i teraz co muszę robić? Notification i via mobile phone. Mobile App Adam, to jest moja nazwa mojej komórki. Notyfikacja ma przyjść do mnie i tu możemy wybrać wiadomość. Akurat tytułu nie chcę, ale chcę mieć wiadomość i wiadomość, zmywarka zakończyła mycie i ta wiadomość do mnie, te powiadomienie do mnie przyjdzie na komórkę. Nie jest to wiadomość, tylko to jest powiadomienie. Czyli jakbyśmy to z komórki skasowali, no to nie widzimy już tego, chociaż na komórce mamy możliwość podejrzenia 500 ostatnich powiadomień w Home Assistencie, więc jakby kogoś to interesowało, to może na to spojrzeć. No i jeszcze mam drugie powiadomienie, które robi to samo, tylko na inną komórkę. Takie mam powiadomienia do zmywarki, jeśli chodzi o integrację Home Connect i wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o to. I
możemy przejść, wydaje mi się, że jeszcze mam czas, do integracji Tuja. Jeśli chodzi o Tuja, no to z Tują jest troszeczkę większy problem, to na początku poleciłbym dodanie integracji Tuja takiej oficjalnej, czyli dodaj integrację i ładujemy tą Tuję. I tutaj również musimy stworzyć na innym portalu, nie tylko na tym, powiedzmy, tujowskim, na aplikacji na komórkę, ale również na innym portalu. I Home Assistant również ma szczegółowy tutorial, jak to zrobić. Jest to trochę dłuższe niż przy Home Connect, ale no spokojnie też dacie sobie radę. Jak widzicie, wszystko jest dokładnie opisane. Więc wykonujecie te kroki, tworzycie swoje konto i jak już to macie, no to tą integrację możecie wgrać i zalogować się tutaj. Trzeba będzie wpisać login, hasło klienta, numer i klucz. Jak już to macie, no to wszystko Wam się pojawi, ale z Tuyą jest taki problem, że zacina się ona. Jest to integracja i integracja nie ma możliwości resetowania, bo poprzez wczytanie ponownie możemy ją naprawić, ale nie ma takiej możliwości, trzeba to robić ręcznie, nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić automatycznie. Nie będąc w stanie dobrze korzystać z tej integracji i żarówek, które tutaj mam, postanowiłem je wyłączyć i ta integracja działa po chmurze. Może to być właśnie z tego powodem, dlatego tak to słabo działa, ale to działa po chmurze i te żarówki włączyłem, ale w Haxie, jak widzicie, do Haxa możecie zainstalować inną integrację, która nazywa się Local Tuya. Jeżeli to zainstalujecie przez Haxa, no to tam też będzie trzeba podać klient ID z tego konta, które byście założyli na tym innym portalu i klucz. I jak to już zalogujecie się, no to urządzenia, nie wszystkie niestety urządzenia będą widoczne, ale jakieś się tutaj pojawiają. I z tym Local Tuya, no jak już sama nazwa wskazuje, jest to lokalna komunikacja z tymi żarówkami. I tutaj nie ma problemu żadnego z ich działaniem. Przy tym oryginalnym, powiedzmy oficjalnym oprogramowaniu, jeżeli na przykład się kliknęło w żarówkę, to ona mogła się włączyć, ale ten status nie był widoczny w Home Assistencie, że jest włączone i potem nie było możliwości wyłączenia. Ale Local Tuya to naprawia i te żarówki są u mnie widoczne i działają bez żadnego problemu. No ale jak widzicie, nie mam tutaj silnika do zasłon, był on tylko widoczny w tej oficjalnej wersji integracji Tuya, chociaż nie wiem dlaczego, czy to jest niedostępne tutaj. Widzicie, to trzeba to wpisać, ale add a new device, smart curtain. O, patrzcie, nawet coś tutaj jest. Nie wiem, czy to się doda, ale zazwyczaj jest platform, czy to jest cover. Nie wiem, czy to dobrze robię, ale nie wszystkie pola są wymagane. Tak to na razie nazwiemy. Widzicie, znowu coś tutaj się pyta. Mamy 5 urządzeń. Coś jest. Ok, no to widać, można lokalnie to sterować. No zobaczymy, jak to będzie potem sprawdzać, jak to działa. Ale no mam to dodane, więc żarówki, jeśli chodzi o żarówki przez Local Tuya, działają bardzo dobrze. Odnośnie Local Tuya i odnośnie w ogóle Tuya, wydaje mi się, że to wszystko. I na ten moment zakończyłbym ten materiał. W następnym filmie postaram się przejść też przez kolejne integracje, czy dodatki, lub inne rzeczy, które udało mi się już tutaj zrobić, ale progres jest spory. Jak widzicie, jest dosyć dużo rzeczy dodanych, mam już wszystko ogarnięte. Będę też w niedługim czasie dodawał widoki mojego domu, pomieszczeń i tych rzeczy, smart rzeczy, które tam się znajdują, żebym mógł też sterować z tabletu. Dzięki, że jesteście ze mną w tej przygodzie od zera do automatycznego domu. Zapraszam do subskrypcji. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało. A póki co, to dziękuję za oglądanie i do następnego razu.